zaraz urodzę. Odeszły mi wody. Pospiesz się i pomóż mi. Nie mogę. Żadnych omdleń. Będziemy musieli zrobić to w trudny sposób. Mam zamiar wypchnąć dziecko. Tam jest. Złapię ją. Mam ją. Nie mogę zapomnieć o kajdankach. Oto twoja mamusia. Moje dziecko. Tak szybko urosłaś. Spójrz na to swoje dziecięce zdjęcie. Wystarczy. Hayley musi iść na zajęcia. Dobra, baw się dobrze na zajęciach. Słuchaj nauczyciela i nie zapomnij zjeść swoich przekąsek. Moje dziecko jest już takie duże. Pospiesz się. Nie lubię powolniaków. Witamy w klasie więziennej. Wszyscy cisza. O, będą mieli bardzo surowego nauczyciela. Co zamierzasz zrobić? Po prostu zrobimy ci mały wsad. Biedna Hayley. Te łobuzy zanurzają jej głowę w brudnej toalecie. Co tu się dzieje? Czy teraz mamy kłopoty? Jestem tu tylko po to, by zmienić kalendarz. W porządku, chłopcy. No cóż, powinniśmy kontynuować zabawę. Przestań! Kręci mi się w głowie! Nienawidzę was, łobuzy! Zasmakujecie mojej zemsty! Była jak szczotka do toalety. Chodź tutaj, Hayley. Hayley ma kłopoty. Co? Od teraz Hayley jest twoją nową nauczycielką. Pierwszą lekcją, jakiej udzieli, będzie czyszczenie toalety. O, jak role się odwróciły. Dalej, chłopcy, nie zatrzymywać się, dopóki nie powiem. Uderzyłeś mnie. Uderzyłeś mnie pierwszy. Co za słodka zemsta. Żadnych słodyczy w klasie. Co masz w ustach? Wypluj to. To tylko żelki oczy. Ale z ciebie imprezowicz. Następny. Dlaczego twój brzuch jest taki duży? Po prostu czuję się pełna. Naprawdę? Będę musiał cię przeszukać. To są cukierki. Nie można ich wnosić. Ja też cię zeskanuję. Dobrze, żadnych cukierków. Możesz wejść. Nie wierzę, trzymam żelki w bicepsie. Co to za zapach? Chyba muszę zwymiotować. Hej, myślę, że potrzebujesz tego mydła, wielkoludzie. Potrzebuję chwili. O, mam pomysł. Poczekaj chwilę, zaraz wracam. Wiem, że przekąski nie są dozwolone w środku, więc zrobię hak na Skittles. Najpierw grupuję każdy kolor, a następnie umieszczam je w strzykawce. Umieść go w misce z gorącą wodą, aby się roztopił i odczekaj chwilę. Patrz, Skittles zamieniły się w płyn. Umieszczę je w osobnym pojemniku i pozwolę im zastygnąć. Skittles w przebraniu mydła. Odbiorę, panie władzo. Mogę już wejść? Czekaj, co to jest? To tylko mydło dla Adama. Pamiętasz, jak śmierdzi? Zdecydowanie potrzebuje kąpieli. Miam, miam. Masz rację. Pospiesz się i każ mu się wykąpać. Tak, hak zadziałał. Jakie to słodkie. Od kiedy wolno nam jeść mydło? Powinienem wziąć gryza. Pyszne. O mój Boże, czy ty właśnie zjadłeś prawdziwe mydło? Sprawiło, że był tak pełny, że zaczął puszczać bańki. Jesteśmy tacy głodni, daj nam nasze jedzenie. Spróbuj tej owsianki. Ja następna. To śmierdzi. A ty, dziewczynko. Ups, upuściłam kreta. Mój kret wrócił na swoje miejsce. Dobra, oto porcja dla Adama. Taki przystojny, młody mężczyzna. To takie obrzydliwe. Pyszny burger dla policjanta. Co? Czy możemy prosić też o burgery? Prosimy! W porządku, w porządku. Zasłonię tylko kotarę, żebyście nie widzieli jak jem i żebyście nie byli zazdrośni. Przynajmniej dostaliśmy jabłko. Czy to robaki? O, rzucili jabłkiem i wylądowało w słoiku nutelli policjanta. Chyba. Nie chcę już tej nutelli. Wy możecie ją mieć. Hurra! Mamy trochę dipu nutella. Czekaj, mam chwytak. Zabierzmy Skittlesy gliniarzowi, kiedy będzie spał. Mam towar. Dwie polewy. Perfekcja.
Poproszę tylko jednego Skittles. Chcę wsypać dużo Skittlesów. Smacznego wszystkim. To była całkiem niezła drzemka. To są moje Skittlesy. Muszę je odzyskać. Co? Chodź tu, słodziutki. Nie, nie. Zrobię ci więcej jedzenia. Wyniki testu już są. Śmierdzący gościu, dostajesz 4 minus. Hayley, dostałaś 5 z minusem. Jedynka? Oczywiście, że to ty, Joshua. Amelia dostaje 3 minus. Co? Ale ciężko się uczyłam do tego testu. Dobra, oddaj mi swoje papiery. Wciąż muszę je nagrać. Uhu, jestem dziś w takim dobrym nastroju. Pa, pa. Położę te papiery na biurku. Chcemy zmienić nasze oceny, prosimy. Ja się tym zajmę. Wszyscy się odsunąć. Hejja! Dlaczego widzę gwiazdy? Ochrona jest koniecznością. Zamierzam otworzyć bramę za pomocą pilnika do paznokci. Słuchaj, mogę po prostu przejść przez szyby wentylacyjne tutaj. Mam papiery. Czas wracać. Tak, zrobiliśmy to. Nie. Chłopaki, chłopaki. Co? Mam dokumenty testowe. Jesteś taka mądra. Teraz wszyscy mogą zmienić swoje oceny i sprawić, by wyglądało na to, że wszyscy dostali 5 z plusem. Nie ma znaczenia, jaka to ocena, jeśli wiesz, jak zmienić ją w 6. Tak, wszyscy zdaliśmy test. Dobra robota. Dotarłam na zajęcia, nauczycielu. Idź na swoje miejsce. Dlaczego wszyscy tak reagują na moją twarz? Ojej, spójrz w lustro. Zaraz zemdleję. Odsunąć się? Będę musiała reanimować pacjenta. Doktorze, jej problemem jest twarz. Rozumiem. Chyba ma ospę wietrzną. Będziemy musieli wstrzyknąć jej szczepionkę. Nie musisz się bać. Nie ma igły, to tylko maseczka. Nawet się nie wzdryga, bo to nie boli. Czas zdjąć maskę z twarzy. Gotowa? Zrobię to delikatnie. Spójrz, pozbyła się ospy wietrznej. Wow, znów czuję się świetnie. Hurra, do dzieła, Hayley. Czas rozpocząć egzamin. Nauczycielu, muszę się wysikać. Oto dokument. Po prostu schowam się pod stołem. Możesz rozpocząć test. A ty masz najtrudniejszy test. Co? O nie. Wiem, po prostu znajdę odpowiedzi na moim telefonie. Co ty wyprawiasz? Oszukiwanie na moich zajęciach? O nie, telefon wylądował w toksycznym wiadrze. Czy to rękawiczki? Zamierzam nadmuchać rękawicę i zamienić ją w balon. Potem użyję jej jako mojej sztucznej ręki, podczas gdy ja używam mojej prawdziwej ręki do trzymania telefonu i szukania odpowiedzi na test. Nauczycielu, skończyłam. Niech pomyślę. Ładnie, masz doskonały wynik. Uhu, udało mi się. Przybij 5. O, podstęp Amelii został zdemaskowany. Moja ręka jest całkowicie zdrowa. Słuchajcie wszyscy. Wygląda na to, że nikt nie słucha lekcji. To jak strefa wojny. Stop! Słyszysz to? Coś jest na niebie. Nadchodzi! Światła zgasły. Pomocy! Nic nie widzę. Oszaleję. Bez paniki, chłopaki. Dobrze, że zabrałam ze sobą te mini lampy. Chodź mi pomóż. Każdy z nas dostanie lampę. Amelio, możesz podać mi słoik? Joshua, możesz mi podać wodne kule? Weź miętę i wrzuć ją do słoika z wodą. Następnie wlej wodę na kulę. Spójrz na te wszystkie bąbelki. Voila, to lampa lawowa DIY. Wow, to jest niesamowite. Światła są z powrotem włączone. Jej! Wszyscy wracają do klasy. Czekaj, nie jest was 4? Gdzie jest ten drugi? Co to za drżenie? To znaczy, jestem super twardy. Ale krzyczałeś jak dziecko. Wow, jestem zaskoczona, że taka mała dziewczynka może wypić całą butelkę Coca-Coli. Ups, tak bardzo chce mi się siku. Proszę, potrzebuję toalety. Dobra, możesz iść. A co z nami? Możesz iść po zakończeniu zajęć.
Nie wytrzymam tego dłużej. O, wiem, po prostu zrobię kupę na rośliny. Kiedy natura wzywa, wracasz do samej natury. Tak, to jedzenie na cały dzień. Prawie skończyłem. Teraz to naturalny nawóz. Hej, muszę dodać nawóz do roślin. Co tu się dzieje? Nie trzeba, rośliny są dobre. Co to za gadżet? Możesz go wymienić na mój sprzęt treningowy. O tak, to wzmocni moje bicepsy. Ja! Schowam się za roślinami i nasikam do tej przenośnej toalety. Wreszcie, co za ulga. O, o, policjant! Jestem tu, by podlać rośliny. Już je podlałam. Pa! Uff. Wróciłam. Tu jest twoja rurka. Dzięki. Żaden problem. Oto twój gadżet na rękę z powrotem. Mogę wrócić do używania tej tubki. Co? Nacisnę teraz. Nie! Ojej, zaraz zrobi się wybuchowo. Co? Otwórz usta. O, co teraz zrobimy? Wiem. Czy to naklejki? Do czego służą? To pasek termometryczny. Po prostu połóż jeden na jej czole. A, zobacz, pokazuje, jak wysoka jest jej gorączka. Dzięki, mamo, że mnie nie przestraszyłaś. Otwórz usta. O rany, zęby Klary są bardzo brudne. Musimy wydrążyć brud. Prawie jestem! Udało się! Spójrzcie na leśniące zęby Klary. Teraz pokażę ci, jak prawidłowo myć zęby, dobrze? Możesz ćwiczyć na zębach tej dużej bestii, dobrze? Upewnij się, że szczotkujesz w każdym kącie. Klara jest naprawdę dobra w szczotkowaniu zębów. Celowała we wszystkie bakterie. Nadchodzi! Wow, co to jest? Ohyda! Poczekaj, to przyszło od mojej córki. Jesteś chora? Jak się czujesz? A psik! Wiem. Dobrze. Syrop na kaszel i łyżka. Zróbmy to. Zawsze wydaje się, że przekonywanie dziecka do wypicia lekarstwa to walka. Czy mama tym razem wygra? Nie chcę tego! Dobra, a może samolot? Nie chcę wypić kolę zamiast tego! Ale to niezdrowe. O, mam pomysł. Co jeśli wlać syrop na kaszel do puszki Coca-Coli? Łatwiej niż się spodziewasz. Oto twoja kola. Hurra! Klara nie wie, że pije syrop na kaszel. Klara się nudzi. Co tam grasz? To nie twoja sprawa. Klara, to niegrzeczne. Ale mi się nudzi, chcę grać. Hej, powiedziałam, żebyś się nie wtrącała w cudze sprawy. Zagraj na moim telefonie. Hurra! Ale jest tylko 1% baterii. Jak na nim grać? O licho, muszę znaleźć inne rozwiązanie. Aha, wiem. Weź plastikową torebkę o rozmiarze telefonu i wsyp brokat do środka. Dodaj wodę, aby brokat dryfował. To jest fajne. Włóż torebkę do etui na telefon, przykryj i włóż telefon z powrotem do etui. Co za wspaniały sposób na to, aby etui na telefon było bardziej zabawne. Zobacz to. Brokat! Wszystko unoszące się, zobacz! To jest takie fajne! O, dzięki Bogu, że działa. Klara jest na wizycie kontrolnej u lekarza. Najpierw przysłucham się twojemu rytmowi serca, okej? Nie chcę tego! To takie straszne! Nie, nie, nie! No dalej, muszę sprawdzić twoje! Okej, już dobrze, młoda damo. Przepraszam za jej zachowanie, doktorze. Balonik? I kule? Co planuje mama? Będę potrzebować tych kulek i balonika. Chodźmy! Najpierw wlej kulę do pustej butelki. Następnie przymocuj krawędź balonika do góry butelki. Odwróć do góry nogami, a następnie obserwuj, jak kule spadają jak piasek w klepsydrze. Gdy balonik będzie pełen kulek, zaciśnij go ściśle. Tada! Zabawka antystresowa! Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Poczekaj, mam coś dla mojej córki. Wow, to najbardziej miękka zabawka ever! Okej. Zbadaj ją teraz, gdy jest zajęta. Dobra, to zobaczmy. Działa. Klara jest rozproszona, żeby zauważyć stetoskop. Mama jest bardzo sprytna.
Ach, jaki wspaniały dzień, żeby zjeść jabłko. A? Klara zjadła zbyt wiele czekoladek. Są nawet w jej kieszeniach. Wszystkie puste. Zjadłaś to wszystko? Poczekaj. Jabłko i cukierki? Mam pomysł. Najpierw przygotuj pojemnik z kratką na górze. Napełnij jogurtem całe naczynie. Przekrój jabłko na pół i zanurz go w jogurcie. Podnieś kratkę i odseć resztę jogurtu. Dodaj posypkę, żeby stały się jeszcze bardziej zabawne. Ta-da! Jabłkowe lizaki! Wow! Miam! Kocham to! Dobra dziewczynka, kontynuuj, zjedz to wszystko, gdy ja zabiorę trochę czekolady. O nie, igła! Klara jest zbyt przestraszona, żeby zrobić zastrzyk. Co teraz zrobimy? Ta-dam! Chcesz uroczego króliczka? Nie! Nie? Nawet uroczy króliczek nie działa. Potrzebuję innego triku. Lekarz zamienił się w klauna. Oto idzie zastrzyk! Mamo! Klara stała się jeszcze bardziej przestraszona. Co? Motyl? Wiem! Ten strój był zmarnowany. Co? Motyl? Z igłą? Mam to! Ta-dam! Klara nie boi się motyli. To zadziałało. Moja dzielna córeczka. Mniam hot dog! Klara, co robisz, kochanie? Cześć, mama! To nie jest jedzenie, młoda damo! Daj mi to! Ej! To pomadka do ust. Jak ona mogła to zjeść? O, wiem, co zrobić. Pomadka do ust i czekolada? Zobaczmy, co ma mama na myśli. Weź łyżkę czekoladowych pastylek i rozpuść je na gorąco. Następnie wlej rozpuszczoną czekoladę do pustej tubki od pomadki. Jadalna pomadka do ust! Tak! Proszę bardzo, ma smak czekoladowy. To jeden sposób na przekąskę podczas robienia makijażu. O rany, Klara zostawia brudne odciski dłoni wszędzie. Co za bałagan. Co to? Skąd się wzięły te odciski dłoni? Ups, przepraszam. Tu masz mydło. Idź i teraz umyj ręce. Dobra, dobrze. Teraz myję, widzisz? Ojej, co za śliskie mydło. Co zrobić? To jest Lego, którego szukała. Wiem. Przygotuj miskę i zacznij od przezroczystej bazy mydła. Następnie dodaj pomarańczowy barwnik spożywczy i wymieszaj razem. Tak po prostu. Wyjmij zabawkę Lego, wlej mieszankę składników do środka i napełnij ją po brzegi. Odstaw na chwilę i voilà! Mydło z zabawką Lego. Miękkie jak galaretka. Umyj ręce swoim nowym mydłem. Najlepszą częścią jest to, że już nie będzie więcej niebezpiecznych wypadków ze śliskim mydłem. Wygląda na to, że Klara ma problem ze swoim śniadaniem. Trudno jest jej złapać jajko pałeczkami. A teraz jej uciekło. Wróć tutaj! Tam jesteś! Ała! Oko! Co się stało? Ojej, masz siniaka. Poczekaj. Jajko? Dam ci coś. Mam pomysł. Mama używa jajka, żeby wyleczyć siniaka. Po prostu delikatnie wklep jajko, kiedy jest jeszcze ciepłe i siniak zniknął. Hurra! Już nie boli! Nie chcę termoforu! Powiedziałam nie! Co z tobą zrobić? Hej, to kisi misi. Mama ma pomysł. Przygotuj pustą butelkę i połóż na niej wiśnie. Użyj słomki, aby wyciągnąć pestki. Wypełnij plecy kisi misi wszystkimi pestkami. Zamknij ją. Teraz czas na bardzo gorący obiekt kisi misi. Podgrzej ją w kuchence mikrofalowej. Czas minął. Wyjmij ją. Teraz masz podgrzewacz kisi misi. Klara nie ma nic przeciwko temu. Wow, tak ciepło. Dobranoc, kochanie. Jestem taka mądra. Klara jest rozproszona. Szybko daj jej tabletkę. Cóż, to nie zadziałało tak jak oczekiwano. Woli zjeść żelki. Żelki, co? Ma
Mam świetny pomysł. Wezmę żelka i rozetnę go. Tylko trochę, tak aby pigułka zmieściła się w środku. Idealnie. Czy ten trik zadziała? Proszę, oto żelka. Nie wypluła jej. Dobra robota, mamo. Znowu chipsy? To jest złe. Na szczęście mama jest tu ze zdrowymi owocami i warzywami. Nienawidzę zdrowego jedzenia, fuj! Co? Cały czas jeszcze chipsy. Niegrzeczna dziewczynko. Co oglądasz? Przyjaciele tęczowych kolorów? To mnie naprowadziło na pomysł. Klara, chodź tutaj. Co tam? Jako lekarz powinnam ci pokazać, co dzieje się z dziećmi, które ciągle jedzą niezdrowe chipsy. Przekroję mu brzuch. Widzisz ten śluz? To od złego jedzenia, które zjadł. Czuję się źle. To straszne! Ups, lepiej to zmyjmy. Pizza? Stek. Burger. Zamieńmy to na zdrową butelkę wody. I trochę brokułów. I jabłka. Teraz strzyjmy go z powrotem. Twój przyjaciel tęczowych kolorów jest znowu zdrowy. Nigdy więcej nie zjemy śmietanowego jedzenia. Zamiast tego zjem marchewkę. Dobra, dziewczynka. Ale cwana mama. Myślę, że dorośli też mogą czasem zjeść kilka chipsów. Te klocki Lego wyglądają na zbyt małe. To wygląda smacznie. O nie. O mój Boże. Wykrztuś to. No dalej. Uff, o mały włos. Nie powinnaś tego jeść, Klara. Poczekaj. Lego, co? Poczekaj. Ile śliny. Ale jeśli naprawdę chcę zjeść Lego, to jestem w stanie to zrobić. Spójrz na te butelki kolorowej czekolady. Wlej je wszystkie do foremek w kształcie klocków Lego. Upewnij się, że wypełniasz je do samej góry, bez marnowania czekolady. Odstaw do schłodzenia i teraz Klara ma cukierki Lego. Naprawdę mogę to zjeść? Takie słodkie! Dziękuję, mamo! Klara się nudzi. Co tam grasz? To nie twoja sprawa. Klara, to niegrzeczne. Ale mi się nudzi, chcę grać! Hej, powiedziałam, żebyś się nie wtrącała w cudze sprawy. Zagraj na moim telefonie. Hurra! Ale jest tylko 1% baterii. Jak na nim grać? O licho, muszę znaleźć inne rozwiązanie. Aha, wiem. Weź plastikową torebkę o rozmiarze telefonu i wsyp brokat do środka. Dodaj wodę, aby brokat dryfował. To jest fajne. Włóż torebkę do etui na telefon, przykryj i włóż telefon z powrotem do etui. Co za wspaniały sposób na to, aby etui na telefon było bardziej zabawne. Zobacz to. Wow, brokat! Wszystko unoszące się, zobacz! To jest takie fajne! O, dzięki Bogu, że działa. Do celi! Pospiesz się, nie mam czasu na powolniaków. Spójrz na to miejsce. Wszystko jest w rozsypce. Co za potwór ostatnio korzystał z tej toalety? Niebezpieczna instalacja elektryczna. O nie, moja córka i ja nie możemy tu zostać. Karaluchy! Mam cię. Proszę, wpuść nas. Nie możemy tu zostać. Mów do ręki. To nie. Ojej, jak oni mogą przeżyć więzienie? Ojej, wygląda na to, że ktoś się wykąpał w śluzie. To Molly jest przeziębiona. Co? Zabiorę od ciebie ten śluz. Fuj. Nie martw się, przyniosłam syrop na kaszel. Nie podoba mi się to. Chcę to zamiast tego. Tam. Co? Czas na przekąskę. Nie mogę się doczekać, żeby spróbować tych cukierków w sprayu. Takie kwaśne, ale takie dobre. Co, jest pusty? W takim razie do widzenia. Cukierki w sprayu? Dla mnie brzmi jak skarb. Jackpot. Jest pusty? Czekaj, mam lepszy pomysł. Chcesz cukierki w sprayu, prawda? Tak! To najpierw zamknij oczy. Dobrze. Zamienię cukierki z syropem na kaszel. Proszę bardzo. Mniam, to było smaczne. Jestem pewna, że zaraz poczujesz się lepiej. Mojemu lizakowi przydałaby się cytrynowa posypka.
Uwielbiam cukierki toaletowe. Nie mogę się doczekać, żeby go ugryźć. O nie, Molly, wypadł ząb. Co się stało? Twój biedny ząb. Musimy go natychmiast wyrwać. O nie, co mam zrobić? Aha, sznurek. Zrobimy to po staremu. Owinę sznurek wokół zęba, a drugi koniec przywiążę do kraty. Gotowa? Raz, dwa, trzy. Policjancie, pomocy! Piu, piu, piu. Co? Brzmi jak wezwanie pomocy. Kiedy policjant otwiera bramę, ząb Molly też zostaje wyrwany. Ale pociągnięcie jej za sobą nie było częścią planu. Mój ząb wciąż to jest! Co za epicka porażka. Pistolet nerw? Wiem, co robić. Proszę, nie strzelaj do mnie! Pociski nerw są znacznie szybsze, więc zamiast tego owinę drugi koniec sznurka wokół pocisku. Gotowa? Strzelaj! Udało się! Mój rozchwiany ząb zniknął! Mogę zobaczyć? Dobra robota. Byłaś taka dzielna, kochanie. Cieszę się, że kula trafiła prosto w ścianę. A teraz zadzwonimy do zębowej wróżki. Czy ta ryba jest w ogóle ugotowana? Nie mogę jej ugryźć. Mamo, boli mnie palec! Co się stało? Pokaż mi. Ojej, jej but musiał być za ciasny. Biedne, spuchnięte palce. O nie. Dmuchnę na nie, żeby poczuły się lepiej. Co? Czy to klaun? Czy mogę dostać te balony? Moja biedna córka jest smutna i chcę ją uszczęśliwić. Cóż, nie możemy pozwolić, żeby była smutna. Pokażę jej kilka sztuczek. Balonik ze szczeniaczkiem powinien sprawić, że się uśmiechnie. Dość tych sztuczek. Idź do swojej celi. Co mama planuje zrobić z balonami? Odetnę część balonika z ustnikiem i owinę nią cały palec u nogi Molly. Każdy palec dostanie balonik. To działa jak natychmiastowa ochrona. Teraz załóż but z powrotem. Wygodnie, prawda? Jakbym chodziła po chmurach! Hurra! Cóż, będzie biegać całą noc. Podejdź bliżej! Rękaw w górę! Auć! To boli! Następny! Następny! Kto następny? Czy to ty, dziewczynko? Chodź tutaj! Boję się! O nie! Jego strzykawka wygląda jak igła potwora! Gotowo? Nie! To będzie jak ugryzienie mrówki. Co się stało? Nienawidzę igieł! To jest złe. Jak mogę ją przekonać do szczepionki? Co? Spinki do włosów w kształcie motylków? Mam. Założę je na igłę, żeby nie było tak strasznie. Wow, motyl jest na mnie! Udało się. Szczepienie zakończone. Nie było tak źle, prawda? Teraz twoja kolej, policjancie. Ja? Nie! Widzisz, jesteś odważniejsza niż policjant. Drzazgi na ławce? Uważaj. Co? Mamusiu, pomóż mi! Przestań biec. Pokaż mi, co jest nie tak. O mój Boże, drzazga! Doktorze, doktorze, pomóż nam! Moja córka jest ranna! Jak mogę pomóc? Moja córka ma drzazgę! Nienawidzę lekarzy! Drzazga, co? To może nam się przydać. Chodzę. Możesz mi pokazać, gdzie jest drzazga? Nie, to zbyt przerażające! Nie jest dobrze. A co z tą strzykawką, doktorku? Co robi mama? Odwróć się. Wyciągnę ci drzazgę. Nawet nic nie poczujesz, kiedy ta strzykawka wyciągnie drzazgę. Już prawie. Już jej nie ma. Wielka zła drzazga już cię nie zrani. Nawet nie bolało! W porządku. Moja praca tutaj jest skończona. Mam cię, kochanie. Wow, Molly zrobiła hamburgera z plasteliny. Wygląda smakowicie. Czas na test smaku! Nie! Przestań! Adzio!
Nie. Możesz jeść ciastoliny. Koniec z hamburgerami. Zepsułaś to! Jak mogłaś! Teraz czuję się źle. Coś wymyślę. Zróbmy jadalne ciasto do zabawy. Jestem głodna. O, czy to ciasto na pizzę? Naprawdę mogę to zjeść? Nie. Smakuje niesamowicie. Ty też zasługujesz na kęsy, mamo. Dziękuję, kochanie. Jest pyszne. Ups, jeszcze nie skończyłam. Skoncentruj się. Nadchodzi. Truskawki się skończyły. Uff, co za ulga. Chusteczki gazetowe? Nie wiem, co z tym zrobić. Jesteś taki zabawny. Czujesz to? To nie ja. Mamo, tutaj! Śmierdzi zgniłym jajkiem. Nie mogę. O mój... Hej, czy ten zapach pochodzi od ciebie? Sprawdzę. Ohyda, nie umyłaś tyłka? Wracaj tam. Ojej, naprawdę zrzuciłaś tu bombę. Nie wiem, jak się sprząta. Nie mogę myśleć przy tym zapachu. Czekaj. Policjant jest nieprzytomny, a balony są tam. Teraz mam szansę. Teraz nie czas na zabawę, więc jaki jest plan mamy z balonami? Nauczę cię, jak myć tyłek. Użyjmy Nutelli jako przykładu i rozsmarujmy ją między policzkami balonów. Widzisz? Teraz, aby to wyczyścić, wytrzyj rozmaz chusteczką. Gdy skończysz, złóż ją ładnie i wyrzuć. Teraz ty spróbuj. Dobra, spróbuję. Wytrzyj to w ten sposób. Udało mi się! Dobra robota. Nigdy więcej śmierdzących wypadków, dobrze? Wow, spójrz na tę długą linię czereśni. To moje ulubione. Zjem je wszystkie. Nic mnie nie powstrzyma. O-o, alarm zadławienia. Molly, chodź tutaj. O nie! Chodź, wypluj to! Pchaj! A tam idą pestki z wiśni. Czy to strzelanina? Pada deszcz kul! Kryć się! Czy to już koniec? Nic mi nie jest. Weź głęboki oddech. Co robić? Patrz! Butelka Coca-Coli? Umieszczę wisienkę w otworze, a potem wepchnę słomkę, żeby wypchnąć pestkę. Jedna w dół, jeszcze kilka przed nami. Nie wiesz, że jestem w tym ekspertem? Mogłabym to robić z zamkniętymi oczami. Dzięki, mamo! Wypuść nas! Zamknij to! I nie ruszaj się! Uwaga! Au! Jak śmiesz krzywdzić moją córkę! Ups! To nagły wypadek. Zadzwonię po lekarza. Już jest. Wejdź, doktorze. Wygląda na to, że ktoś wpadł w tarapaty, co? Nie martw się, to urządzenie rentgenowskie powie nam, co jest nie tak z twoją ręką. Nadgarstek jest złamany. Złamany? O nie. Moja biedna córka, co możemy zrobić? Obawiam się, że będziemy musieli założyć gips. Młotek i dłuto? Nie wal mnie! To będzie szybkie. Widzisz? Wszystko gotowe. To takie wygodne. Dziękuję, doktorze. Musi go nosić tylko przez chwilę. Co? Zdejmij to ze mnie! Nie, Molly, zrobisz sobie krzywdę. Jak mam się bawić z gipsem? Niech pomyślę. Rękawica nieskończoności Thanosa? Już wiem. Zamienię twój gips w rękawicę nieskończoności. Wow, ja też mam moc zatrzaskiwania. Chcę, żeby doktora już nie było. Nie! Co ty zrobiłaś? Po prostu sprawiłam, że straszni lekarze zniknęli. Muszę umyć twarz. Święta peperoni. Co? Mamo! Co się stało? Molly! Pokaż. Pryszcze? Okej, słuchaj, będę je wygniatać jeden po drugim. Wstrzymaj oddech. Kryć się! Co to ma być?
ty robisz? Ups, przepraszam. Wiem, co cię uratuje. Gadżet pompka. Wystarczy nacisnąć go na pryszcz i zacząć pompować ropę. Nie będę jadła sera przez jakiś czas. Moje czoło jest takie gładkie. Sprytne, prawda? Najmądrzejsza mama na świecie. Nigdy nie zgadniesz, gdzie Molly chowa swoje zapasy jedzenia. W toalecie. Tam jest mój burger Pikachu. Miałam na niego ochotę. Pyszny. Ta marchewka jest taka chrupiąca. Co? Molly, co ty jesz? To mój burger Pikachu! Kolejne śmieciowe jedzenie? Wystarczy, młoda damo. Od teraz jesz więcej warzyw. Świetnie, przyszedł lekarz. Chodź ze mną. Doktorze, czy może pan nauczyć moje dziecko, jak zdrowo się odżywiać? Ona ciągle je niezdrowe jedzenie. Zdjęcie Pikachu? Co zamierza zrobić doktor? Spójrz na tego Pikachu. Jest chory. Chcesz wiedzieć dlaczego? Rozetniemy go, żeby się dowiedzieć. Nacięcie na brzuchu. Wypływa tyle toksycznego płynu. To takie obrzydliwe. To wszystko przez śmieciowe jedzenie. Wytrzyjmy to, zanim przejdziemy do ekstrakcji. Zobaczmy. Pizza. Frytki. Burger. I to wysoki. Jak to się w ogóle zmieściło? Zastąpię je brokułami. Wodą. I jabłkiem. Plaster, żeby go strzyć. I Pikachu znów jest zdrowy i silny. Oglądałaś to wszystko? A teraz jedz swoje warzywa. To takie straszne. Mamo, daj mi tę marchewkę. Muszę być zdrowa i silna. Dobra robota, super dziewczyno. Pospiesz się. Wsiadaj. Stój. Tylko dziewczyna zostaje w tej celi. On jest złym policjantem. Rodzice nie mają tu wstępu. Proszę, nie aresztuj mojej córki. Biedna dziewczyna będzie zupełnie sama w swojej celi. Ta cela jest przerażająca. Wszystko jest brudne. Tak się boję. Pączki? Wow, wyglądasz jak moja mama. Czy to maska? Cześć. Ona jest dobrym gliną. To takie pyszne. Tak się boję. Co? Światła zgaszone. Idź spać. Nienawidzę ciemności. Nie wiem, czy uda mi się zasnąć. Co to za hałas? Czy ona nie wie, że nie może zwiesić nogi z łóżka, bo inaczej przyjdzie potwór? Tam jest. O nie. Idzie po dziewczynkę. Pomóż mi. Tam jest potwór. Co to był za hałas? Co jest z tobą nie tak? Pod moim łóżkiem jest potwór. Potwór? Nie ma czegoś takiego jak potwory. Dobra, poczekaj. Przyprowadziłem ci towarzystwo. Chodź tutaj. Hej, co tam dziewczynko? Ten więzień wygląda jak gangster. Przeczytam ci kilka upiornych opowieści. O tak. Opowiem ci historię o gigantycznym potworze. Przerażasz mnie! Potwór powrócił i przyprowadził przyjaciela. Potwór! Wysiadaj! Tak się boję! Ja też! Chyba jednak więzień nie jest taki twardy. Co się dzieje? Dlaczego krzyczycie? Pod łóżkiem jest potwór! Jak pozbyć się potworów? A, wiem. Wezmę ten słoik. Dziękuję. Najpierw wsypię sodę oczyszczoną do słoika. Następnie dodaję olej roślinny i napełniam go prawie po brzegi. Teraz wlej trochę octu do osobnej miski i dodaj zielony barwnik spożywczy. Mieszaj, mieszaj, mieszaj. Teraz przelej do słoika. Wygląda jak lawa, prawda? Teraz najlepsze. Umieść słoik na lampce i będzie to lampa lawowa. Wow, to lampa lawowa! Spójrz na te kolory! Kocham to! Udało się. Cii,
Dziewczynka zasnęła. Co ty tu jeszcze robisz? Wracaj do swojej celi. Muszę lecieć, muszę zrobić kupę. Skoncentruj się. A, kupa się skończyła. O nie, spłuczka się zepsuła. Czerwony alarm. Toaleta jest zatkana. Kupa nie może zalać tego pokoju. Co się stało? Wow, co ty zrobiłaś? Nie możemy po prostu zamknąć pokrywy. Musimy ją zakleić. Nie, bezużyteczne. Co tu się dzieje? Przekonaj się sama. O mój Boże, wynoś się stąd. Ja się tym zajmę. Co robić? Sprawdźmy zbiornik. Tak jak myślałam, jest brudny i pełen śmieci. Dobrze, że mam bombę toaletową. Wystarczy ją wrzucić i obserwować, jak czyści zbiornik na wodę. Nie zapomnij spłukać. Żegnaj, gigantyczna, błyszcząca kupo. Nikt cię tu nie chce. Nie sądzę, żeby kupa zmieściła się w rurze. Chyba będę musiała użyć gołych rąk. Ochyda. Teraz trochę piany czyszczącej. Dobrze spryskaj środek, a następnie dodaj kilka tajemniczych kapsułek. Tajemnicze kapsułki? Co będzie następne? Oczywiście musimy włożyć trochę mydła. Dlaczego nie spróbujesz? To jest zabawa! Cukier, przyprawy i wszystko, co miłe! Tyle bąbelków. Na zdrowie! Dobra, teraz czas wymieszać wszystko razem. Spójrz, wykluły się tajemnicze kapsułki. Przepłuczmy je i dowiedzmy się, czym są. Pluszowe misie! Będę się nimi opiekować! Uwielbiam lizaki! Co? Tam jest mysz! Lizak zanurzył się w kupie. Co się stało? Mój lizak ma na sobie kupę! Uchyda! Masz ochotę na włochatego lizaka? Ręce do góry! Nie strzelaj! Zabierz dziecku tego lizaka! Zniknął! O nie, czy ona naprawdę zastrzeli złego policjanta? Co? Proszę, nie strzelaj, mam dzieci! To tylko pistolet na lizaki! Mam cię! Nabrałam cię! Co? Wynoszę się stąd! Udało nam się! Podoba ci się nowy pistolet na lizaki? Tak, to takie zabawne! O, nie upuściłam go! Ale spójrz, pistolet ochronił mojego lizaka! Bang, bang, bang! O, mnie też masz! Nic dziwnego, że trudno znaleźć właściwy klucz. Wow, chcę to squishies! Dobra, czas zjeść lunch. Owsianka z dodatkami robactwa. Ale ja nie chcę tego jeść! Hej! Uważaj, jej palce są zmiażdżone. O kurde, niech pomyślę. O nie, to wygląda źle. Zakryjemy to rękawicą bokserską. Proszę bardzo, mistrzu. Co tu się dzieje? Trenuję, żeby zostać bokserem. Nie wierzę ci. Sama sprawdzę. O nie, jesteś ranna. Co ty zrobiłeś? Przepraszam, to była brama. Squishies? Są miękkie. Dobry policjant coś knuje. Przykleję squishies do krat więzienia. Jeden również nad zamkiem. Jest taki miękki. Jeszcze jeden tutaj. I proszę, squishies powstrzymają bramę przed całkowitym zamknięciem. Ale squishies! To wbrew zasadom. Musimy zamknąć bramę. Za dużo mówisz. Może po prostu potrzebujesz przekąski. Dobra, oto twój zdrowy lunch. Lepiej zjedz jabłko. O-o, co się stało? Mój ząb się poluzował! O nie, chwileczkę. Wyciągnę to. No dalej, nie bój się. Nie ma mowy! Rozumiem, więc wyciągniemy to tym. Tak będzie łatwiej. Pomocy! Nie, nie, nie! Nie ruszaj się! Przestań, odejdź od niej. Po prostu odejdź i pozwól mi się tym zająć. Co powinnyśmy zrobić z zębem? Spróbuję go delikatnie wyciągnąć. Nie, to będzie bolało! Jak mogę szybko wyrwać jej ząb? O, wiem! Łuk i strzały? Owinę jeden koniec sznurka wokół strzały.
Następnie owinę drugi koniec wokół luźnego zęba. Nie ma nic szybszego niż lecąca strzała. Trzeba się tylko upewnić, że cięciwa jest dobrze przymocowana do zęba. To powinno wystarczyć. Gotowa? Strzelaj! Udało się. Ząb wypadł. Chodź, Barbie, idziemy. O nie, upadła! Bip, bip! Przestań! Odjeżdża skuter! Oderwałeś głowę mojej Barbie! Wow! Co to było? Dlaczego dziewczynka płacze? Co to jest? Złamałeś głowę mojej lalce Barbie! Przestań płakać! Naprawię to! Spójrz, masz tu inną lalkę! Po prostu zdejmę głowę tej lalki i dam Barbie nowe ciało! Doskonale! To wygląda tak przerażająco! Co zrobiłeś tym razem? Nie lubi swojej nowej Barbie! Przerażające! Potrzebujemy nowego planu! Pikachu! To właśnie podsunęło mi pomysł! Przykro mi, Barbie, musimy cię ostrzec! Muszę obciąć ci wszystkie włosy! Teraz, gdy jest łysa, łatwiej będzie owinąć ciasto wokół jej głowy i ciała! Wygląda na to, że Barbie przekształca się w coś innego. Następnie spryskaj ciało żółtą farbą. Później wypoleruj je szczotką. Daj mu urocze oczy, nos, radosny uśmiech i rumiane policzki. Założę się, że już go poznajesz po piorunującym ogonie i spiczastych uszach. To Pikachu! Wow, to Pikachu! Mój nowy przyjaciel! Uff, dobra robota! O nie, biedna dziewczynka jest chora. Ups, ten smarkacz jest w drodze. To jest pełne zarazków. Rękawiczki? Sprawdzone. Syrop na kaszel i okulary ochronne? Sprawdzone. Ochrona kompletna. Muszę się pospieszyć. Nie kaszl na mnie. Musisz wypić lekarstwo. Nie chcę lekarstwa. Tak właśnie jest. W takim razie umieszczę lek w strzykawce. Ta igła będzie bolała jeszcze bardziej. Nie, to takie przerażające. Przestań! O mój Boże, przestań. Mam lepszy pomysł. Kwaśny nocnik. Zamienię cukierki na syrop na kaszel. I dodam posypkę, żeby było zabawniej. Spójrz, możesz zanurzyć lizaka w truskawkowym cukierku. Spróbuj. To takie pyszne. Tak, wiedziałam, że ta sztuczka zadziała. Nie chcę jeść tej owsianki. Chcę mi się pić. Przydałoby mi się trochę wody z kranu. Wygląda mi to bardziej na sos sojowy. Woda jest brudna. Nic nie przebije starego, dobrego sushi. Czy mogę mieć lepsze jedzenie i czystą wodę? Ale jestem głodny. Dobrze. Daj mi owsiankę i picie. Zwinę owsiankę w kulkę sushi. Nogi Barbie jako pałeczki. Posiłek gotowy. Masz nawet sos sojowy. Zanurz się. Jedz. Nie chcę tego. Powiedziałem, zjedz to. Nie. Nie marnuj jedzenia. Nie. Hej, czym próbujesz ją nakarmić? Daj mi to. Powiedziałam, dawaj. Cóż, szef kuchni musi spróbować własnego jedzenia. Jesteś gliną, nie kucharzem. Woda jest taka brudna. Co powinnam zrobić? Wiem. Nadszedł czas, aby trochę popracować. Zakrywam górną część butelki z wodą chusteczką i zabezpieczam ją elastyczną opaską. Odwróć ją do góry dnem i umieść w wazonie. Zbierz garść niebieskiego piasku i wsyp go do butelki. Potem dodam trochę kamieni i kolorowy żwir. Proszę, wygląda idealnie. Na koniec dodam brudną wodę. To natychmiastowy oczyszczacz wody. Teraz trzeba czekać. Zobaczmy, czy to działa. Spójrz, woda jest krystalicznie czysta.
Teraz można bezpiecznie pić wodę. Wow! Dzięki. Niezła sztuczka. Jestem taka głodna. Wow, tam jest dużo grzybów. Zdecydowanie będę je jeść. Nie jestem pewna, czy te grzyby są bezpieczne. A kaktus? Ja też chcę zjeść kaktusa. Nie jedz tego. Czy mam kolec w języku? Pomocy! Gdzie jest przestępca? Co? Mój język! Chwileczkę, wyjmę to szczypcami. Nie! Co to jest? Nie zbliżaj się do tego dziecka. Po prostu idź. Biedactwo. To musi boleć. Nie martw się, mam apteczkę. Pompka. Użyję jej do wypompowania kolca. To nawet nie bolało! O, cieszę się, że zadziałało. Wygląda na to, że bogata rodzina również dostaje specjalną owsiankę dla robactwa. O, kamerdyner! Kamerdyner! Przynieś nam jakieś smaczne jedzenie. Pokaż mi to. Pieniądze! W porządku, mam cię. Co planuje zrobić policjant? Wygląda na to, że robi dziurę w ścianie. Logo McDonald's? To jest drive-thru. Dwa Happy Meals już za chwilę. Dzięki, panie władzo. Smacznego. Ich własny McDonald's w więzieniu. Czego chcieć więcej? Mają nawet własną sprzątaczkę. Ale nie zdarną. Co jest nie tak? Posiłkiem dnia spłukanej rodziny jest owsianka z dodatkiem robactwa? Wezmę pierwszy kęs. To jest... dobre. Spróbuj. Nie jem pająków. Chcę to, co je policjant. Co? Sushi? Niezłe. Chyba mogę się zadowolić owsianką. Co mama próbuje zrobić? Kulkę z owsianki. Teraz zwinę kawałek gazety i zrobię z niego pałeczki. Brudna woda z kranu i tak wygląda jak sos sojowy. I tadakimasu. Zobaczmy, czy to sushi z owsianki będzie dobrze smakować. Coś w tym jest. Smakuje niesamowicie. To pewnie rdza z wody z kranu. Włosy Barbie i tak są za długie. Nudzi mi się. Znajdę coś innego do golenia. A może włosy kamerdynera? Cel zablokowany. Włosy? Czy to moje włosy? Co to był za dźwięk? Moje włosy też zostały obcięte. Nie! Daj mi to! Nie baw się brzytwą! Kamerdyner, przynieś jej nową zabawkę. Zobaczę, co znajdę. Voilà! Ten facet potrzebuje nowej fryzury. To włosy z Play-Doh. Tylko nie pomyl ich ze spaghetti. Nie ma limitu dla tej gry w obcinanie. Chcę otworzyć własny salon! Charlotte czuje się dziś dosyć stylowo, ale wolałaby obciąć włosy komuś innemu. O, cel zauważony. Nie powstrzymuje się z tymi grubymi pasmami. Coś mnie szturka. Łóżeczki? Włosy? Co zrobiłaś z moimi włosami? Włóczka? Wygląda na to, że mama ma pomysł. Wytnij kawałek kartonu w kształt głowy, a następnie dodaj twarz, aby zrobić głowę lalki. Mama używa igły do szycia, aby zrobić dziury w skórze głowy lalki. Następnie wszywa włóczkę w otwory i zawiązuje ją na supeł. Tak po prostu. Wygląda dobrze. Ta lalka potrzebuje nowej fryzury. Dlaczego nie zrobisz jej nowej, kochanie? Bardzo mi się podoba. Zrobię jej nową fryzurę. Jeśli chodzi o grzywkę mamy, to może jej się spodoba. Czas na lunch. 10, 20... To bolało! Moja córka jest ranna! O, strzelaj! Ma z
rozpuchnięte kostki. Moja biedna dziewczynka. Napraw to? Wiem, mam gadżet bezpieczeństwa. Dzięki niemu brama nie zamknie się do końca, a wszystkie palce będą bezpieczne. Cik! Rany, to był całkiem niezły cel. Pozwól mi zetrzeć te smarki z twojej twarzy. Fu. Mój Boże, jesteś rozpalona. Musisz wziąć lek na gardło w sprayu. Otwieraj. Nie chcę. Zobaczmy. Aha. Cukierek w sprayu. Jesteś pusty. Znalezione. Cukierki w sprayu i lekarstwa w sprayu. Wiem, co robić. Mam dla ciebie cukierki w sprayu. Najpierw zamknij oczy. Teraz zastąpię go sprayem z lekami. Cukierki w sprayu są pyszne, prawda? Ojej, Eli ma tyle pryszczy. Ohyda. Myślę, że musimy je usunąć. Nic z tego. Au! Urany, co teraz zrobimy? No właśnie, muszę zadzwonić. Do kogo dzwoni mama? To było szybkie. Przyszedłem z gadżetem do pompowania. To wypompuje całą ropę z pryszcza. Ojej, to nie dla osób o słabym sercu. Wydostaje się tyle ropy. I dzięki temu wiesz, że to zadziałało. Hurra, moja twarz jest taka gładka. Dzięki Bogu. Muszę lecieć. Zapnij pasy, doktorku. Charlotte nie może się powstrzymać od wygniatania pryszczy. Owsianka mamy ma teraz dodatkowy smak. Obrzydliwe. Przestań wygniatać pryszcze. Co teraz zrobi mama? Folię bąbelkową i owsiankę? Wiem. Wstrzykniemy owsiankę do baniek i pomalujemy każdą bańkę tak, żeby wyglądała jak pryszcz. Ta-da! Zrób to sam. To zdecydowanie lepsze niż wygniatanie własnych pryszczy. To jeden satysfakcjonujący popis. Nie może się powstrzymać, by nie zrobić więcej. Prawdopodobnie możesz to później zlizać z palców. To było dużo. Jedzenie czekolady to świetna zabawa. Dopóki nie pojawi się paskudna plama na zębie. Spójrz na swoje brudne zęby. Idź umyć zęby, kochanie. Nie, nie chcę. Koniec z pastą do zębów! O-o, wygląda na to, że potrzebujemy innego sposobu na przekonanie Eli. Kamerdyner! Tak, proszę pani. Pieniądze! Co? Tam jest otwór na monety. To właśnie podsunęło mi pomysł. Czy to tyłek Shreka? Możemy użyć Shreka jako nakładki na pastę do zębów. Shrek ma biegunkę miętową. Wow, ale super! To jeden ze sposobów na sprawienie, by mycie zębów było zabawą.